Hej, jak tam twój angielski w 2021? Może to czas ogarnąć go? Ja nie mówię, żeby się od razu zapisywać na kurs, choć gdybyście chcieli wiedzieć, gdzie to mogę powiedzieć, gdzie mają najbardziej skuteczne. Ale pomysł na dziś jest taki, żeby ogarnąć angielski po jednym, ale serio, jednym słówku, jednym wyrażeniu. To chyba nie brzmi jakoś strasznie. Jedno? No, jedno to przecież można by łyknąć, a potem to już będzie z górki. No to tak, słówko na dziś to look for. Look for, czyli szukać. Samo słówko to jeszcze trochę mało. Spróbujmy go razem użyć. Najpierw ja zapodam jakieś przykłady, no a potem twoja kolej na twoje przykłady. No moje przykłady pomogą mi, a tobie pomogą twoje przykłady. Ok, pierwszy przykład. Excuse me, I'm looking for... Czyli szukam. I'm looking for. Powtarzaj ze mną. I'm looking for. Ucz się tak, jak będziesz tego używać. Czyli mamy gotowca. I'm looking for. Nie musimy dzisiaj rozgryzać, czemu I'm i czemu looking. Tak trzeba powiedzieć, że szukam. Szukam, no teraz szukam. Czyli I'm looking for. Czego człowiek może szukać? Gdzieś mu się poza domem angielski przyda? I'm looking for a bus stop. Bus stop. I'm looking for a bus stop. Jeśli nauczysz się I'm looking for, czyli już mamy szukam, to czego bardzo łatwo będziesz zmieniać, nawet wyszukując sobie w słowniku. I'm looking for a taxi rank. I'm looking for a railway station. Albo train station, jak railway trudne. I'm looking for a toilet. OK? I'm looking for. Zaczniesz od zapisywania mojego przykładu i przerób go na swój. OK. Pierwsza jedynka, szukam czegoś, I'm looking for. Drugi, zamieńmy to w pytanie. What are you looking for? What are you looking for? I teraz próbuj uczyć się tego jako całość. Nawet posłuchaj, kiedy ja wymawiam, to nie jest what are you looking for? Nic takiego się nie dzieje. Nie mówimy tak po polsku i po angielsku też tak się nie mówi. Nikt tak nie mówi, nie byłoby to naturalne. Więc nie ma sensu tak tego, jak robot, się uczyć. What are you looking for? What are you looking for? I'm looking for my glasses. They're not on my nose. What are you looking for? Your mobile, your gloves, your handbag, anything really. What are you looking for? I trójka. O, wreszcie się ktoś znalazł, a ja mówię tak. Hey, where have you been? I've been looking for you everywhere. I've been looking for you everywhere. Ja szukałam cię wszędzie. Gdzieś ty był? Where have you been? Where have you been? I've been looking for you everywhere. Spróbuj wymyślać, tworzyć własne przykłady. To jedna rzecz, którą możesz zrobić, żeby poprawić swój angielski. Druga, spróbuj własną komórką. Przecież chyba oglądasz mnie teraz na komórce. To spróbuj najpierw powtarzasz ze mną, ale potem spróbuj samodzielnie nagrać to na własną komórkę i zobaczyć, czy brzmi tak, jakbyś chciał, żeby brzmiało. Czyli co? Record, nagrywamy własną komórką, odsłuchujemy, czy to już jest to, o co mi chodzi. Jeśli masz ochotę, jeśli masz odwagę, przyślij. Ja chętnie posłucham i powiem, czy brzmi to tak, jak ma brzmieć. No i zapraszam cię do kolejnego odcinka. Raz w tygodniu, obiecuję, będę zamieszczać tutaj takie malutkie treści z jednym słówkiem, z jednym jakimś wyrażeniem, które może się przydać. No, żebyśmy razem pchnęli ten angielski na wyższy poziom po jednym wyrażeniu takiego widzenia. To co, bierzemy się do roboty? Do zobaczenia za tydzień.